Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, w niedzielę odbył się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dane z późnych godzin wieczornych, około godziny 10, 11, 22, 23, wykazują, że padł rekord. Ponad 127 milionów zostało zebrane, a jeszcze pewnie w ciągu najbliższych dni będą spływały kolejne informacje o innych datkach, które wpływają z opóźnieniem. Jest to więcej o 12 milionów niż w ubiegłym roku i te pieniądze mają być przeznaczone oczywiście na sprzęt medyczny, który zostanie przekazany odpowiednim placówkom ochrony zdrowia. A my się dzisiaj zastanowimy nad takim dość nieoczekiwanym pociągnięciem Jerzego Owsiaka z naszymi publicystami z tygodnika Sieci. Andrzej Potocki na łączach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy cię i Jakub Maciejewski, tygodnik Sieci, również w naszym studiu. Dzień dobry, Kuba. Proszę panów, taki tweet się ukazał Jerzego Owsiaka, następującej treści. Dziękujemy strajk kobiet za maila, za wsparcie. Strajk kobiet w sobotę i niedzielę gra z orkiestrą. Nie dajmy się podzielić. Czy panowie się zdziwili tą deklaracją Jurka Owsiaka, że wespół zespół z strajkiem kobiet będzie ten 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany, a właściwie wspierany przez strajk kobiet, czyli no de facto jako współudziałowca tego przedsięwzięcia? Andrzej. Ja tam się wcale nie zdziwiłem. Jurek Owsiak już od początku swojej kariery deklaruje wsparcie ideologiczne dla ruchów lewicowych. Wystarczy spojrzeć na kilka rzeczy i widać to gołym okiem, jak na przykład cała symbolika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nawiązująca do Dzieci Kwiatów, do lat 60., kiedy były czasy rewolucji seksualnej. Pierwsza nazwa festiwalu Jurka Owsiaka, Woodstock, to jest też, poza bardzo dobrą muzyką, która na tym festiwalu była, ten festiwal niósł z sobą również nową, jak na tamte czasy, ideologię rewolucyjną, rewolucji właśnie seksualnej. To Jurek Owsiak starał się powtarzać u siebie na swoich festiwalach organizowanych przez własną fundację. Zaproszeni goście, tam ta Akademia Sztuk Przepięknych, goście, którzy reprezentowali jedną opcję polityczną. No i teraz właśnie pani Lempart i strajk kobiet. No to jest wręcz, aż nawet prosiło się do tego, żeby to razem działało, te dwie różne inicjatywy, aczkolwiek połączone, dwie różne inicjatywy połączone jedną ideologią, jednym światopoglądem, który się absolutnie tutaj kłóci z logiką. Mianowicie, no, z jednej strony popieramy leczenie chorych, a z drugiej strony likwidujemy niewygodne dzieci. No to jest po prostu sprzeczność sama w sobie, jakich wiele sprzeczności ideologie lewicowe niosą za sobą. No i tutaj Jurek Owsiak postanowił połączyć swoje siły z panią Martą Lempart. Jest to spójne, moim zdaniem, akurat to jest to spójne, to połączenie tych sił, bowiem to stanowi jedną stronę ideologicznej barykady. No tak, ale gdyby najważniejszym postulatem Marty Lempart i strajku kobiet było wypier, co wytłumaczyła pani profesor z Gdańska, że oznacza natychmiastowe wybory czy ustąpienie rządu, to jeszcze można byłoby się zgodzić, że no dobrze, określone poglądy polityczne Jurek Owsiak ma i jego otoczenie popierają, uważają, że ta władza jest zła, trzeba ją zmienić. Ale jeżeli jednym z głównych postulatów strajku kobiet jest aborcja na życzenie, czyli no zabójstwo dzieci w łonie matki, to jak to się ma do akcji Jurka Wcześniaka, który na przykład kupuje inkubatory, żeby te dzieci, wcześniaki przeżyły, prawda? No jeżeli natura by chciała, żeby nie przeżyły, to może nie przeżywają, tak jak wolny wybór kobiety mają mieć. Może się zagmatwałam trochę w tej logii,
logice, ale tak mi się wydaje. I nawet się pokazał taki mem bardzo okrutny, ale tak jakby oddający uczucia niektórych ludzi piszących w mediach społecznościowych, co o tym aliansie Jurka Owsiaka z Martą Lempart. O właśnie, Wielka Orkiestra Świątecznej Aborcji. Kuba, no ty też pewnie nie byłeś zaskoczony, że z takim entuzjazmem wsparcie Marty Lempart przyjął Jerzy Owsiak. Trzeba znać funkcję Jerzego Owsiaka w systemie III RP i to była funkcja rozgrzeszacza. Ponieważ akcje charytatywne są świetne i pomaganie dzieciom, kupowanie sprzętu, ale w polskiej wersji to miało bardzo karykaturalny wydźwięk. Ponieważ co to za akcje charytatywne, które wrzucają sprzęt do systemu służby zdrowia, prawda? No, nie ufundują nowego szpitala, nie ufundują jakiejś niezależnej placówki, która by pomagała. To byłoby wymierne, to można byłoby łatwo rozliczyć, tylko wpuszczają w gigantyczną machinę służby zdrowia tak naprawdę na skalę tej machiny niewielkie zasoby, choćby to było te 120 milionów, choć przecież i tak część idzie na te fundacje związane z Owsiakiem, to nie jest to taka realna pomoc na tego molocha. Ale Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra już od początku lat 90. pełnią funkcję takich rozgrzeszaczy. Przecież lata 90. były tak strasznie przaśne, tak strasznie biedne, wyprzedawano, rozkradano ten kraj na potęgę. No mamy Janusza Lewandowskiego, Waldemara Kuczyńskiego, wybitnych naszych sprzedawaczy majątku narodowego, ale pojawia się Owsiak, który to rozgrzesza. Patrzcie, ubarwia tą Polskę, ubarwia to złodziejstwo III RP. A dzisiaj to rozgrzeszanie weszło na wyższy poziom, rozgrzesza aborcjonistów. Tak samo jak tych wielu biznesmenów. No ktoś wystawia jakiś swój przedmiot, albo to, że się kolację tam u Kulczyka, czy nieważne u kogo. I teraz ktoś wylicytuje i czuje się rozgrzeszony. Jakim ja jestem dobrym człowiekiem, pomogłem ludziom. I teraz sumienie aborcjonistów też jest wyprane przez Jerzego Owsiaka. On potrafi prać bardzo wiele rzeczy, także i sumienia. Muszę powiedzieć, że na mnie najbardziej wstrząsające wrażenie z tego strajku kobiet zrobiły obrazki, które za chwilę państwu pokażę, z udziałem no dzieci, bo to są dziewczynki w wieku, nie wiem, 10-12 lat. Proszę o materiał. Ile to dziecko może mieć lat? 7-8. No właśnie, i potem jeszcze był skandowany numer pogotowia aborcyjnego, żeby dziewczynki zapamiętały sobie. I czy to jest tak, że te same dzieci, które krzyczą na strajku Marty Lempart, aborcja jest okej, następnego dnia udają się pod kościoły z puszkami, żeby zbierać od wiernych datki na świąteczną orkiestrę, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przeczytałam taką opinię w internecie. Obrażali księdzy, w kościele widzą tylko pedofilów, obrażali wiernych wychodzących z kościołów, demolowali kościoły, broniących świątyń obrzucali kamieniami, a dziś poszli pod kościoły i proszą o pieniądze na chore dzieci. Było też takie zdjęcie właśnie, gdzie dziewczynka z puszką stoi przed bazyliką, kościołem, upstrzonym napisami na temat tego, że aborcja jest okej, i różnymi inwektywami pod adresem kościoła. Andrzej. Dosyć wysoki stopień hipokryzji, nie da się ukryć. Ale tutaj również pada pytanie na odpowiedź, dlaczego Owsiak grał razem z Lempart. Oprócz tego, co już poruszył Kuba, zresztą bardzo trafnie uważam, pokazując rolę Owsiaka jako tego rozgrzeszacza, to jeszcze zauważmy, że Owsiak, podobnie jak Lempart, obracają się głównie w kręgu takiej młodzieży 14-17 lat. To widać na tych protestach, kiedy tam prawie 80%, no nawet jak ktoś uważnie obserwuje i ogląda telewizję, te relacje z tych protestów, to widać, że tam 80% to jest młodzież nastoletnia. Podobnie zresztą jak na tych Woodstockach Owsiaka, to jest przekaz adresowany do młodzieży, jak gdyby dubeltowo, z dwóch rur, z dwóch armat. Jedno to jest Owsiak teraz, a drugie to jest pani Lempart. Dzieci mają po prostu poprzez te dwa przekazy
dzieci mają sieczkę w głowie, można powiedzieć, z domu tego nie wynoszą, bo gdyby ta młodzież z domu wyniosła jakieś wartości, to by nie było tych demonstracji na ulicach, albo byłyby jeszcze mniejsze niż są i nie byłoby tych takich zachowań sprzecznych samych w sobie, jak te zbieranie do puszek pod kościołami, które się jeszcze chwilę przedtem w każdym razie w duchu są za tym, żeby te kościoły jednak nie istniały i demolowały. No i to jest niestety robienie wody z mózgu nastoletnim, a jedyną obroną na to jest dom, a jeżeli dom tego nie zauważa i pozwala dzieciom, nie tłumaczy im tego, no to mamy takie efekty, jakie widzimy na załączonych obrazkach, że jakaś część tych młodych ludzi z jednej strony biega, demoluje kościoły, uczy się wulgaryzmów, traci tą naturalną barierę wstydu przed używaniem wulgaryzmów w miejscach publicznych, co jest też niedobre, a z drugiej strony następnego dnia biega pod kościół i namawia wiernych, wiedząc, że ludzie, którzy wychodzą z kościoła, są empatyczni, nie wszyscy oglądają telewizję, nie wszyscy rozumieją to, co, o co chodzi, a z natury rzeczy, jeżeli ktoś prosi na biednych, to dadzą te pieniądze. Ale czy to nie jest tak, że od 20 paru lat Jerzy Owsiak wychowuje kolejne pokolenia pod hasłem rób ta, co chce ta? I to, że akurat nastąpiło zbliżenie między tym wspierającym Martę Lempart, tą grupą wspierającą Martę Lempart, a Jerzym Owsiakiem, to wynika z tego, że ci młodzi ludzie właśnie w taki sposób są wychowywani. Co prawda Rafał Matyja, politolog i historyk, mówi, że została wykrzyczana nowa tożsamość pokoleniowa. I mam na myśli nie tylko licealistów i studentów, tylko po prostu młodszą część społeczeństwa. Ważne przeżycia, o których po wielu latach mówimy, generacyjne. Zawsze obejmują wiele roczników i dokonuje porównania z marcem 68 roku. Na co mu odpowiedział internauta: przeżyłem pokolenie 89, X, Y, Z, dzieci Neostrady, pokolenie Jana Pawła II, milenialsów, pokolenie Akta i mam przeczucie, że pokolenie Julek ze strajku kobiet i wszystkie następne publicystyczne wymysły też przeżyje. Czyli co, Julki ze strajku kobiet i te zbierające pod kościołami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dorosną, założą własne rodziny i zupełnie będą inaczej myślały? Nie będą myślały, że rób ta, co chce ta, bo obowiązki jednak je przytłoczą nieco? No, kulisy ich prawdziwego myślenia pokazał skandal między Klementyną Suchanow a Michałem Szutowiczem, pseudonim Margot, gdy okazało się, że ta wyzwolona feministka, gdy zamieszkał z nią młodzieniec LGBT niby, to w kuluarach mu mówiła: słuchaj, no ten seks bez zobowiązań, to się zemści, to się wróci. Więc na ulicy dla plebsu ma jedną wersję, ale dla swoich bliskich, bo Szutowicz dla niej był bardzo bliski, mówi jednak, żeby się wstrzymać z tą rozwiązłością, bo tak naprawdę to psuje życie. To mówiła Klementyna Suchanow według Michała Szutowicza. Natomiast to jest też taki szerszy problem, bo jest ogromny trud z krytyką Wielkiej Orkiestry. Przecież to pomaga, realnie jakoś tam pomaga dzieciom. No jest sprzęt oznakowany tymi serduszkami i niektórzy pacjenci czy rodziny tych pacjentów widzą, że ten sprzęt pomaga im. Więc my tutaj jako krytycy jawimy się jako to czyste zło, które nie chce. Ale ja absolutnie nie uważam, że należy krytykować. Mamy wolny wybór, prawda? Możemy płacić dawać datki na Caritas albo na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Możemy wspierać zrzutki na często w mediach społecznościowych, ale krytykujemy się Owsiaka, pomaga krytykujemy i tak dalej, dzisiaj, prawda? Tygodnik Sieci od 10 lat o tym pisze, bo nam się trudno, choć musimy to zrobić, przebić z przekazem, że na początku lat 90. wykreowano koncesjonowane ruchy społeczne, które miały kanalizować dynamikę Polaków, żeby ta dynamika nie była gniewem wobec establishmentu wyprzedającego majątek narodowy, tylko kolorowym cyrkiem, igrzyskami. I Owsiak, który na początku lat 90. dostawał media, no proszę państwa, kto dostawał? Ola, ty chyba wiesz zresztą lepiej, jak to wyglądało na początku lat 90. Tak, media teraz zresztą bardzo wspierają tę akcję, no i dzięki temu te wyniki. Ja mam pytanie do was. Tak. Czy przypadkiem wiecie,
kto pierwszy zastosował taki wzór zbierania pieniędzy propagandowy, gdzie używano celebrytów. To było Andrzej, odpowiesz na to pytanie po przerwie. Po przerwie jeszcze raz je zadasz i po przerwie, bo musimy kończyć i za parę minut się z państwem spotkamy. Też sama jestem ciekawa, jak to odpowiedź będzie brzmiała.